Znajdujemy się w rejonie bramy południowej śluzy. Przygotowujemy się właśnie do betonowania płyty dennej tejże bramy. W dniu dzisiejszym planujemy wbudować około 1700 m sześciennych betonu. Przewidujemy, że betonowanie potrwa nieco ponad dobę, do 30 godzin. Zaczynamy dlatego wieczorem, gdyż kluczową wagę mają tutaj względy logistyczne. Dzisiejsze betonowanie jest swoistym rozpoczęciem konstrukcyjnych robót żelbetowych w rejonie śluzy. Zabetonowanie płyty dennej śluzy kieszeni i bramy południowej pozwoli na rozpoczęcie robót związanych ze ścianami kieszeni śluzy, a to z kolei pozwoli na zamontowanie stalowych bram śluzy. W pierwszym betonowaniu wstąpią kolejne betonowania sekcji płyty dennej śluzy, począwszy od sekcji w kanale, kończywszy na sekcji bramy północnej śluzy, a następnie zostaną obetonowane stalowe ścianki szczelne, tworząc swoistą szczelną wannę żelbetową, czyli konstrukcję docelowej śluzy.